Awaria kanalizacyjna wymaga szybkiej i skutecznej akcji. Dlatego trzeba sięgnąć po pomoc sprawdzonych fachowców z WUKO. Profesjonalne czyszczenie wodno-kanalizacyjne Łukasz Koźlarek. Zamów czyszczenie instalacji i zbiorników biogazowni, odbiór odpadów płynnych, wywóz i utylizację odpadów, naprawę oraz serwis instalacji i przepompowni. Chcesz bardziej zadbać o rury? Umów się na monitoring instalacji i przegląd zbiorników. Zadzwoń pod numer 607 819 983 i miej problem z głowy. Na Puls Dnia zaprasza Marcin Krzemiński. Niedziela, 26 listopada, to jest główne wydanie Pulsu Dnia. Zobaczmy, nad czym dziś pracowali nasi reporterzy. Waran z Komodo w poznańskim zoo. To jest największa jaszczurka na świecie. Osiąga 150 kg wagi, około 3 metrów może nawet osiągnąć. Niedziela pod znakiem tramwajów. To jest pierwszy tramwaj elektryczny, który kursował po Poznaniu. Starszy tramwaj wymaga przede wszystkim od nas techniki jazdy. Motorniczy musi być bardzo uważny. Biegiem na szczyt wieżowca. Ciężki był to bieg? Nie, 17 piętro to nie jest jakiś super ekstra wyczyn. Rekord Mateusz Marunowski, który dzisiaj wystartował, minuta 20 sekund. To niestety nie jest najlepsza niedziela dla kibiców Lecha Poznań. Kolej już nieoczekiwanie przegrał 1-3 z Widzewem Łódź w spotkaniu 16. kolejki Ekstraklasy. Spotkaniu przyglądał się Jakub Wieliński z naszej redakcji sportowej. To był przedziwny mecz przy bułgarskiej. Lech Poznań przegrywa z Widzewem 1-3. Dużo działo się w pierwszej połowie. W czwartej minucie faul Andersona w polu karnym. Rzut karny dla Widzewa, ale broni go Bartosz Mrozek. W 16 minucie jednak Widzew dopiął swego i Fran Alvarez wyprowadził Widzew na prowadzenie. Lech długo próbował sforsować obronę Widzewa, ale parafrazując klasyka, im bardziej zaglądał do bramki Widzewa, tym bardziej tamtej piłki nie było. Znalazła się ona w końcu w 88 minucie po strzale Jespera Kalsztrema, no i wydawało się, że będzie remis, ale później Lech się otworzył, no i stracił dwa gole. Najpierw po kontrataku sam na sam wyszedł młody Antoni Klimek i w 93 minucie strzelił na 1-2, a w 96 kolejną kontrę wykorzystał Bartłomiej Pawłowski. Lech Poznań próbował, Lech Poznań się starał, ale nic z tego nie wyszło. 3 punkty jadą do Łodzi. Lech może się cieszyć tylko z tego, że czołówka także gubiła punkty, ale to marne pocieszenie. Więcej o tym spotkaniu na pewno powiemy w Fan Club Studio. Ten magazyn, premiera jego już w poniedziałek wieczorem, także bądźcie z nami także i tam. Teraz smutna informacja. Nie żyje Teresa Zarzeczańska-Różańska, znana przed laty poznańska pływaczka, która jako pierwsza Polka przepłynęła kanał La Manche. Tego wyczynu Teresa Zarzeczańska-Różańska dokonała w 1975 roku. Była jednocześnie jedną z pierwszych kobiet na całym świecie, które przepłynęły kanał La Manche. Zajęło jej to 11 godzin i 10 minut. Była też wielokrotną mistrzynią Polski w pływaniu. Specjalizowała się w stylu klasycznym, reprezentowała barwy Lecha Poznań. Nie miała jednak okazji wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich. Władze PRL zablokowały jej wyjazd do Meksyku w 1968 roku. I 4 lata później do Monachium. Po zakończeniu kariery została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przed 2 laty została honorową obywatelką Poznania. Otrzymała też tytuł super seniora poznańskiego sportu. Jeszcze w zeszłym roku startowała na poznańskiej Spartakiadzie Seniorów. Zmarła w wieku 77 lat. Wielki, mięsożerny jaszczur zawitał do Poznania. Choć to nie Godzilla, to nie ujmuje mu rozmiarów. Mowa o waranie z Komodo o imieniu Rakastan. Od niedawna jest nowym mieszkańcem starego zoo. Czy podoba mu się w nowych warunkach, to sprawdzał nasz reporter Jakub Szustakowski. Poznajcie Rakastana. To przedstawiciel waranów z Komodo, największych jaszczurek na świecie. Od 2 tygodni ten wyjątkowy okaz pochodzący z drugiego końca świata mieszka w poznańskim starym zoo. Na razie się poznajemy. No zobaczymy, jak będzie współpraca nasza wyglądała, ale w każdym razie odebrałam go z Pragi. Urodził się w Los Angeles. Jest to 12-letni samiec. No i tutaj będzie w tym współtowarzyszem
w życiu samicy rinki. Taki rakastan może ważyć nawet 150 kg i osiągnąć długość ciała wynoszącą aż 3 metry. Ma 60 osób zakończonych zębów, jest to zwierzę jadowite, może mieć 500-metrowe pazury służące ewentualnie do rozdrapywania ofiary, robienia jej po prostu na kawałki, natomiast siła ogona jest siłą 2 ton, czyli może powalić zwierzę wielkości bawoła. Nowego lokatora starego zoo można zobaczyć w pawilonie. Nie powinno być problemu, by go spotkać. Pomijając rozmiary jaszczura, sami przekonaliśmy się, że rakastan ma parcie na szkło. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Warany z Komodo nazywa się smokami. Skąd wzięło się to określenie? O to między innymi pytaliśmy gościa wieczoru WTK. Była nim Anna Lubiatowska z poznańskiego zoo, koordynatorka działu zwierząt zmiennocieplnych. Jak żeglarze na początku XIX wieku pływali, oczywiście zwiedzali różne wyspy i trafili na indonezyjskie wyspy, na przykład Komodo, Flores, Ringa, gdzie występują właśnie warany z Komodo między innymi, zobaczyli takie jaszczurki, które przypominały tak naprawdę smoki, ponieważ miały długi, rozdwojony język, miały 5-centymetrowe pazury, w szczęce 60 ostro zakończonych zębów, są to zwierzęta jadowite i oprócz tego siła ogona jest siłą 2 ton, także jeżeli mogą powalić zwierzę wielkości bawołka. Także jak zobaczyli te zwierzaki, to stwierdzili, o, to są smoki. I do dzisiaj na tych wyspach są takie tabliczki, uwaga, tu są smoki. Więc jeżeli ludzie na przykład eksplorują te wyspy, muszą się trzymać razem, żeby czasem się nie oddzielali po prostu od swoich towarzyszy, ponieważ te szczurki są bardzo niebezpieczne, także trzeba bardzo uważać. Czy na przejazd tego tutaj nowego lokatora trzeba było się jakoś specjalnie przygotować? W jakich warunkach żyją takie warany? No my jesteśmy generalnie ogród zoologiczny tutaj na Starym Zoo jest przystosowany właśnie do waranów, żeby mieć te zwierzęta olbrzymie. Także no mamy wybieg, teraz jest podzielony na pół, oczywiście mamy jeszcze 20-letnią samicę Rinkę, także one muszą być osobno i generalnie i tak warany z Komodo się łączy tylko wtedy, jeżeli samica ma owulację, ponieważ podczas innego taki honeymoon się tworzy, jeżeli one są w tym okresie i to może potrwać tydzień, dwa i w ogrodach zoologicznych się faktycznie zdarzało tak, że samiec zagryzł samicę czasami, ponieważ nie trafili w ten specyficzny okres, ten rozrodczy. Dlatego mogą być względem siebie bardzo niebezpieczne, dlatego na dzień dzisiejszy je oczywiście dzieli szyba. A dalej zobaczymy, co będzie, czy może inna samica będzie też z Rinką. Zobaczę, wszystko to jakoś muszę przemyśleć i pani dyrektor. Święta Katarzyna to patronka między innymi przewoźników. Zatem w Katarzynki świętowali pracownicy MPK, a wraz z nimi mogli także mieszkańcy Poznania, biorąc udział w organizowanych dziś atrakcjach, a tych nie brakowało. Przez to, co działo się dziś ciekawego, przeprowadzi państwa Bartłomiej Lis. Na start parada z okazji 125-lecia tramwajów elektrycznych w Poznaniu. Bimby wyjechały w miasto, a ich miejscem docelowym była zajezdnia Madalińskiego. Dzwonki dzwonić nie przestawały, bo i czasu na zbyt długi postój nie było. W zajezdni można było podziwiać maszyny z przeszłości, w tym poznańskiego prekursora dzisiejszych tramwajów. Znajduję się w wagonie typu pierwszego. To jest pierwszy tramwaj elektryczny, który kursował po Poznaniu. Także tak jak dzisiaj obchodzimy rocznicę 125 lat tramwaju elektrycznego, to to jest właśnie ten 125-letni tramwaj, który jako pierwszy wyjechał na ulicę Poznania jako tramwaj elektryczny. Kto jednak wolał nieco mniej odległą przeszłość, ten mógł obejrzeć znacznie nowsze bimby. W dzisiejszym pełnię właśnie tutaj funkcję motorniczego oraz opiekuna wagonu typu GT8. Jest to wagon pochodzenia niemieckiego z Düsseldorfu. Tramwaje te jeździły u nas od końca lat 90. i w roku 2019 je pożegnaliśmy. Tak szeroki przegląd maszyn zadowolił nawet tych najmłodszych zwiedzających. A któryś szczególnie przykuł waszą uwagę? Modelus Gamma z czarnym dachem. Tramwaj który? Ten to jest 105, tak? N. Kto bardziej ceni sobie pojazdy na 4 kołach, ten też miał na czym zawiesić oko. Na przykład na tym Fordzie z 1929 roku. Auto dwuosobowe, ale z tyłu ma kanapę. Mówimy na to kanapa teściowej. Rzeczywiście ona jest rozkładana. 2 osoby dodatkowo można tam przewieźć. Auto małe, sprawne, lekkie, także bardzo zwinne w swojej jeździe. Kto znudził się samym oglądaniem, ten mógł pójść krok dalej i samemu wsiąść za stery tramwaju.
Oczywiście pod czujnym okiem motorniczego. I tak go przytrzymać trzeba. O, tramwaj widać się rozpędza. Z powrotem do pionu. Jak przyznał nam pan Grzegorz, motorniczy z wieloletnim doświadczeniem, prowadzenie bimby to nie jest pestka. Motorniczy musi być bardzo uważny i bardziej przewidywać niż zwykły kierowca, bo w przypadku jakiejś nagłej sytuacji, jakiegoś zagrożenia, jak coś się znajdzie nagle w torach, to motorniczy ma tylko dwie możliwości. Albo w tą przeszkodę uderzyć, albo się zatrzymać. Na koniec można było przesiąść się z kokpitu motorniczego na fotel kierowcy autobusu, a przy okazji zobaczyć od środka pojazdy, których od lat nie widzimy na poznańskich drogach. Na przykład tego Jelcza RTO. W tej chwili ma datę produkcji 1985, ale to nie jest tak jak ten, bo kiedyś była taka zasada, że Jelcz skupował stare róbcie, remontował je i dawał im drugie życie, że tu rama gdzieś jest 62-63 rok. Po tak intensywnej niedzieli należy się odpoczynek. Zresztą, kto na co dzień podróżuje komunikacją miejską, ten zapewne już jutro znów wsiądzie do bimby lub autobusu. No, może trochę młodszych. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Wracamy jeszcze do sportowych emocji. Czy można wbiec na sam szczyt jednego z najwyższych poznańskich wieżowców w niecałe półtorej minuty? Okazuje się, że tak. Pokazał to zwycięzca biegu po schodach w Collegium Altum. Śmiałków, którzy stanęli do tej niecodziennej rywalizacji, znalazło się aż kilkuset. Bo ciężko tym śmiałkom nie pogratulować takiego wyczynu. Brali udział w szczególnym biegu, bo po schodach. Wyścig zaczynał się na parterze należącego do Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu budynku Collegium Altum, a kończył na samym jego szczycie. 17 piętro, wysokość jest około 100 metrów nad poziomem morza i żeby dotrzeć do tej mety trzeba pokonać 370 stopni. Chętnych na pokonanie tego nietypowego dystansu nie zabrakło. Było ich łącznie 270. Ciężki był to bieg? Nie, 17 piętro to nie jest jakiś super ekstra wyczyn. Pan się przygotowywał do tego biegu? No przybiegłem właśnie z domu, więc tak rozgrzewka za mną, porobiłem trochę przysiadów, porozciągałem się, a generalnie to teraz staram się ćwiczyć crossfit, gdzie te treningi są również tak mocno intensywne jak bieg po schodach, więc mam wrażenie, że jestem przygotowany. Wśród nich znaleźli się tacy, dla których przebieżka po schodach to nie pierwszyzna. 17 piętro, dużo tych schodów, co? Gdyby to było pierwszy raz, to może byłyby trudne wrażenia, jakieś traumatyczne, to jest mój drugi raz, także przyjemnie było. Z takimi wprawionymi zawodnikami nie dziwi fakt, że w tym roku padł rekord wyścigu. Rekord Mateusz Marunowski, który dzisiaj wystartował minuta 20 sekund. Jest to rekord trasy. Był też wyjątkowy debiut. W niecałe 3 minuty na szczyt Collegium Altum dotarł zawodnik w kategorii dla osób powyżej 70 roku życia. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. No, niektórzy biegają też na zewnątrz, niekoniecznie po schodach. Co czeka ich w najbliższym tygodniu w pogodzie? Wie to Agnieszka Wolicka z serwisu Meteo. Za nami weekendowe opady śniegu, pojawiło się też słońce. To słońce będzie z nami jeszcze na początku nowego tygodnia. Śniegu raczej nie prognozujemy, za to chłodne poranki jak najbardziej. Wartości o poranku przez cały najbliższy tydzień spadają poniżej zera. Spójrzmy na szczegóły tych najbliższych godzin. Minus 2 stopnie nad ranem w Poznaniu, w ciągu dnia 1 stopień Celsjusza, no i słoneczna aura, ale tylko w centralnej części dnia. Ta wartość sięgnie 1 i 0 stopni w godzinach popołudniowych, późnym popołudniem w pierwszej części wieczoru. Wartości na termometrach w Poznaniu spadną już do 3 stopni poniżej zera. Spada też ciśnienie do 1009 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany. To jest najbliższa doba, początek nowego tygodnia i poniedziałek w Poznaniu w pogodzie, a teraz już kilka kolejnych dni. Wtorek, środa i czwartek pochmurne niebo. Wartości poniżej zera utrzymują się we wtorek i w środę przez całą dobę. Od minus 3 do minus 1 we wtorek, w środę o poranku, uwaga, bardzo chłodno, 7 stopni poniżej zera nad ranem.
ranem i 2 stopnie na minusie w tym najcieplejszym momencie dnia. W czwartek nad ranem już tylko 2 stopnie poniżej zera, a w ciągu dnia wartości sięgną 0 stopni i już od czwartku nieco łagodniejsze będą zarówno poranki, jeżeli chodzi o temperaturę, jak i te najcieplejsze momenty dnia. Tutaj wartości będą oscylować w okolicy 0, 1 stopnia powyżej zera. Natomiast zwracam uwagę na wyjątkowo chłodną środę, która w tym tygodniu przed nami. Dziękuję za to spotkanie z serwisem Meteo. Po więcej informacji oczywiście odsyłam do pełnych odsłon serwisu. Do zobaczenia. To już wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Jutro wieczór WTK wraca, jak to bywa w tygodniu, o 17.30. Wtedy przywita się z Państwem Dariusz Milejczak, a ja już dziękuję dziś za uwagę. Do zobaczenia.